Dobry wieczór, z nami Ireneusz Szewczyk. Dobry wieczór, witam. Bramkarz Walca 2 właściwie. Cóż mogę powiedzieć, dzisiaj już zaczęliśmy tą rozmowę właściwie zanim jeszcze kamera została włączona. Dzisiaj taka dość pechowa i bolesna strata punktów, jeśli chodzi o wasz mecz. No, można tak powiedzieć, ale jeżeli tylko piłkę rozpatrywać w takich kategoriach, to nie miałoby sensu w ogóle grać. Tutaj jest cały pakiet różnych innych fajnych rzeczy, takich jak radość, nadzieja, że wygramy. Co prawda skradli nam ją w ostatniej akcji. Zremisowaliśmy 3-3, ale mentalnie chyba przegraliśmy, tak? Bo cały czas był ten power, wygrywaliśmy. Nie wiem, na kogo mogę zwalić. Chyba na wiek, byli młodsi, bo to mi tylko przychodzi do głowy. No tak, jeżeli już poruszyłeś ten wątek, to rzeczywiście jesteś tutaj jednym z nestorów, z najbardziej doświadczonych zawodników w naszych rozgrywkach i też właśnie świetnym dowodem na to, że gdzieś tam tą piłką i tą pasją można zarażać, a tą piłką można się bawić niezależnie właśnie od wieku i wciąż mieć z tego bardzo dużo radości. To prawda. Sport jest takim rejonem w życiu, który daje ogrom satysfakcji, tak? Różnych emocji, porażek, rozczarowań, bólu, kontuzji, ale z tych różnych pakietów, tych sfer życia, które mamy, no to jest rekreacja, to jest bardzo ważny element. Także no ja się cieszę, że kondycja i chęci mi pozwalają i jestem bardzo zadowolony. No dobrze, na co dzień teraz występujesz w Walcu, wcześniej były inne drużyny, było też PRE Warszawa, jeśli się nie mylę, słyszałem, że były jakieś tam plotki o reaktywacji, ale ostatecznie nie udało się tej drużyny reaktywować. Nie, zabrakło osoby, która chciałaby to wziąć na swoje plecy, ja to rozumiem, bo to jest cały wór trzeba ciągnąć z ludzi, pisać SMS-y, zbierać pieniądze, no poganiać, no, trzeba być takim społecznym kierownikiem, tak, nie każdy ma na to ochotę. No i ludzie się wypalili z tej roli, ja to rozumiem, więc poszliśmy w rozsypkę. Natomiast w Walcu się nie wypalacie, Maciek Zarzycki zbiera ekipę regularnie i to na kilku frontach i rozumiem, że gdzieś tam niezależnie od wyników, bo dzisiaj remis, ostatnio dwie porażki, nie udało się tak do końca odkuć po tym gorszym okresie i po fajnym stosunkowo początku sezonu, ale rozumiem, że gdzieś tam zapału i chęci do tego, żeby walczyć do końca nie zabrakło. No trudno mi powiedzieć za kolegów, tak? Pewnie oni przyjeżdżają po zwycięstwo, ja mam trochę inne podejście, ja przyjeżdżam pograć. No i też chciałem podziękować Maćkowi, bo Maciek mi wysłał SMS-y, ja do niego dzwonię, kiedy jest mecz, nie śledzę ligi, już po prostu mam inne rzeczy na głowie, ale przyjeżdżam, tak, o ile mogę, a przyjeżdżam z daleka, bo 50 kilometrów mam na rozgrywki, więc ale chce mi się. Po prostu wszystko zależy od tego, jak patrzymy na to, czy jest szklanka do połowy pełna, czy pusta, tak? Jeżeli człowiekowi się zawsze nie chce, to ciężko ma w życiu. Ilekroć z tobą rozmawiam, to mam wrażenie, że akurat w twoim przypadku zawsze ta szklanka jest zdecydowanie do połowy pełna. Tak, zgadza się. Można się pomylić, ale zawsze do połowy pełna. Po prostu mi się chce, wiele rzeczy mi się w życiu chce, nawet przyjechać tu na rowerze dzisiaj, więc... Ale nie 50 kilometrów, nie. Piątkę zrobiłem, ale to tyle. No to ja myślę, że życzymy wszystkim, żeby tyle pasji i tyle zaangażowania mieli co ty i żeby gdzieś tam, żebyś zarażał tym innych, często młodszych, nikomu nic nie wypominając, mniej doświadczonych zawodników. Tylko wytnij, że na elektrycznym rowerze, dobrze? Dziękuję pięknie. Okay, dziękuję, fajnie, miło się rozmawiało. Bardzo dziękuję.